Będą dodatkowe pieniądze dla powodzian. Taką decyzję ogłosili dziś marszałek województwa śląskiego i wojewoda. W poniedziałek podczas sesji sejmiku radni mają głosować nad uchwałą w tej sprawie, jednak decyzja, jak deklaruje marszałek, jest już przesądzona. Fatima Orlińska. Łącznie około 7 300 000 zł przekaże województwo śląskie dla osób dotkniętych skutkami powodzi w regionie. Jak przekazał dziś marszałek, w śląskich gminach zalanych zostało ponad 1800 domów. Dodatkowe pieniądze w wysokości 4000 zł dla poszkodowanych zostaną przesunięte z rezerwy budżetowej. Program pomocowy ma zostać przyjęty na poniedziałkowej sesji sejmiku, a procedura wnioskowania o wsparcie ma być maksymalnie uproszczona. Przez przekazanie tych pieniędzy do miejskich ośrodków pomocy społecznej, gminnych ośrodków, żeby ta pomoc jak najszybciej dotarła do obywateli. Jednocześnie pracujemy nad tym, żeby to, co wczoraj zapowiadał premier Tusk po wizycie pani komisarz von der Leyen, żeby środki europejskie też jakby przewartościować, przegrupować w ten sposób, żeby służyły one odbudowywaniu Polski po powodzi. A niedługo zaczynamy pracę nad budżetem województwa, w którym zarząd województwa również planuje zabezpieczyć pieniądze na długofalową pomoc powodzianom. Dotychczas z rządowej pomocy wypłacono w województwie śląskim ponad 1 000 000 zł. Poszkodowani mogą ubiegać się o 8 000 zł pomocy doraźnej i 2 000 w gminach, gdzie obowiązuje stan klęski żywiołowej. W chwili obecnej mówimy przede wszystkim o pomocy konkretnym poszkodowanym, natomiast również rozpoczynamy przygotowanie programów, które pomogą w odbudowaniu zniszczeń infrastrukturalnych, które powstały na terenach dotkniętych powodzią. Wojewoda śląski poinformował również, że mieszkańcy gmin popowodziowych mogą skorzystać już z bezpłatnych szczepień przeciwko tężcowi, jeśli podczas sprzątania po zalaniu wodą skaleczyli się. Ponadto Wody Polskie przedłużyły zakaz wchodzenia na wały przeciwpowodziowe do przyszłego tygodnia. Załamanie tego przepisu grozi grzywna.